W związku z tym, że noc nie przyniosła rozwiązania mojego dylematu, czy jechać do domu, zobaczyć moją Młynagitę, czy pojechać nad morze do baru, tak jak planowałem, dlatego też muszę zdać się na ślepy los i muszę wykonać rzut monetą. Jeśli orzeł, wracam do naszego kraju, jeśli reszka, jada nad morze. Dlatego też uwaga! Żartowałem. Dzisiaj rano powiedziałem do siebie: przestań się mazać. Ten wczorajszy grzyb chyba mnie tak rozemocjonalizował, ale przecież jestem facetem, przecież nie mam emocji, dlatego też wsadziłem dzisiaj rano dupę do samochodu, 3 godzinki później i jestem nad wybrzeżem w Czarnogórze. Plaża, tak jak na całych Bałkanach, jest kamienista, czyli jest zrobiona z malutkich, drobnych kamyczków, które są wszędzie. Dosyć ciężko się po tym chodzi, dlatego od wszystkich, którzy szukają białopiaskowych doznań, to niestety to miejsce bardzo mocno rozczaruje. Morze przypomina mi dość mocno Morze Czarne. Po pierwsze, jeśli chodzi o zasolenie. Nie wiem, czy też tak macie, ale po zapachu można już rozpoznać, jak słone będzie morze, więc to morze jest dość słone i bardzo mi przypomina morze w Odesie. Po drugie, bardzo mi przypomina morze w Odesie, bo jest tutaj ultra dużo ruskich. Po prostu wszędzie, gdzie okiem nie spojrzeć, to po prostu Ruscy. Czyli Chorwacy okupują Niemczuchy, a Czarnogórskie morze Ruscy. A co? Przynajmniej nie będzie nudno. O tyle podoba mi się Czarnogóra, że zarówno miłośnicy gór, jak i miłośnicy morza znajdą tu coś dla siebie, bo 3 godziny drogi od pięknych, fajnych, wspaniałych gór jest piękne, fajne, wspaniałe morze. Czyli jednego dnia można obskoczyć i jedno, i drugie. To mi się podoba. To jest fajny kraj. Czyli w Polsce też tak mamy. Nie zgadniecie, jaka jest waluta w Czarnogórze. Euro! Słuchajcie, ja tutaj płacę wszędzie za wszystko w euro, co jest bardzo śmieszną rzeczą, bo zazwyczaj państwo, do których się jedzie i się płaci w euro, dość mocno odbijają się na naszej kieszeni, a tutaj jest całkiem tanio. Ale myślę, że ta sytuacja nie potrwa zbyt długo i Czarnogóra za 5-10 lat będzie przypominała takie gówno, jak się obecnie odbywa w Chorwacji. Dlatego jeśli chcecie pojechać i zobaczyć Czarnogórę, która jest jeszcze prawdziwym miejscem na mapie Bałkan, to musicie się śpieszyć, bo ta sytuacja, przynajmniej moim zdaniem, nie potrwa za długo, bo to miejsce, ten kraj jest zbyt fajny. Co się kurwa gapisz? Dzisiaj rano pojawił mi się dość spory problem, gdyż zapaliły mi się aż 3 kontrolki w moim samochodzie. Jedna to jest brak wspomagania trakcji, druga to jest zapchany filtr cząstek stałych, cokolwiek to jest, i trzecia najgorsza, czyli sprawdź silnik. Teraz na bank wiem, że w Czarnogórze nie ma asystansa od Subaru i dzieli mnie jakieś 2000 km od chaty, więc mam nadzieję, że ten samochód mnie dowiedzie. Okaże się, że lepiej było wziąć mojego Merola, który się rozpierdala, niż kurde jechać Subaru. To by było zrządzenie losu, co? Misją numer 1 w każdym nowym miejscu, i tak to się działo w trakcie podróży z Kasprem, było po prostu znalezienia miejsca, gdzie dają żarcie. Już czuję, jak mi się żołądek zaczyna zmniejszać, a to niedobrze, bo bardzo wiele lat pracowałem nad tym, żeby był bardzo dobrze rozepchany i dużo w sobie mieścił. Dlatego też nie mogę pozwolić na to, żeby się znowu skurczył. Wygląda legitnie. Wszystko się zgadza. Dokładnie tak, jak Disney rysował. Dobra, i żeby te vlogi nie były na zasadzie, gdzie jest więcej Niemców, a gdzie jest więcej Ruskich, to powróćmy do tematu związanego z lifestyle'em i z ogarnianiem pewnych umiejętności, bo to jakby się jedno z drugim przeplata. Jeśli chcesz prowadzić pewien tryb życia, to najprawdopodobniej będziesz musiał lub będziesz też musiała zdobyć jakieś nowe skille. Ja wiem, że te pierdyliard lat szkoły, które musieliśmy odbyć, oduczyły nas samodzielnego myślenia i analizowania, a także prawdziwego uczenia się rzeczy, których chcemy się uczyć, ale
no niestety trzeba będzie to jakby odkręcić w swoim bardziej świadomym podejściu do życia. I teraz uczenie się skilli jest dość proste po tym, jak się nauczysz pierwszego. Na przykład w moim przypadku było to ogarnięcie tematów związanych z ludzką biomechaniką, bo nie wiedziałem o tym nic. Tak jak powiedziałem, skończyłem granie w zespole po 10 latach, no i nagle znalazłem się ręką w nocniku na zasadzie, co teraz zrobić ze swoim życiem, gdzie przez ostatnie 10 lat ładowałem w chuj hajcu, w chuj energii, w chuj czasu, w granie na gitarze i w budowanie jakby tego całego zespołowego życia. No i nagle tego wszystkiego zabrakło, więc teraz stwierdziłem, że już ćwiczę na siłowni, więc może bym się powkręcał w to, może bym jakiś został trenerem. Wydaje się to dość spoko robota. No i więc co, zacząłem się wkręcać w te tematy. Najfajniejszą rzeczą, którą możesz zrobić, to jest po prostu gdzieś zatrudnić się na praktyki. Tak jak to zrobiłem ja. Przez 3 miesiące siedziałem na recepcji w siłowni, która się nazywała CrossFit Wrocław. Wykonywałem wszystkie zadania, których nikomu się nie chciało podjąć, tylko i wyłącznie za to, żeby zdobyć jakiekolwiek doświadczenie w danej dziedzinie. No i co? Większość osób, które prowadzi takie biznesy, będzie się zgadzać, bo to jest dla nich jakby darmowy Pokémon, któremu nie trzeba płacić, a wy też z tego skorzystacie. Bardzo dużo osób ma takie podejście na zasadzie: moje życie i mój czas jest zbyt cenny, a ja jestem zbyt ważną osobą, żeby pracować za darmo. Nikt nie jest zbyt ważną osobą. Jesteś tylko jedną małą mróweczką, która znajduje się na okrągłej skale, która kręci się gdzieś w nieskończonym wszechświecie. Dlatego też nim szybciej skończysz ze swoimi egotycznymi zachowaniami, tym lepiej dla siebie. Chowamy swoją dumę do kieszeni i zapierdolamy za darmo. Dzięki temu zdobędziecie masę doświadczenia, które później w kolejnych etapach jakby z waszej nauki zaowocuje naprawdę bardzo, bardzo pozytywnymi tematami. Uwierzcie mi, ja na tym zbudowałem jakby swoją markę jako szkoleniowca, zarabiając fajny hajs na tym, pracując 2 weekendy w miesiącu i prowadząc szkolenia z tematu, który mnie po prostu interesował. Dlatego też chyba opłacało się poświęcić te pierwsze 3 miesiące pracowania za darmo i wykonywania wszystkich niechcianych robót na zasadzie windykacji klientów i sprzątania boksa po to, żeby później móc korzystać jakby z benefitów doświadczenia, które w tamtych czasach zdobyłem. Kurwa, chodzę i chodzę po tej miejscówie, a tutaj żadnej restauracji, żadnego sklepu. Coś czuję, że moje ciało zaczęło samo siebie wpierdalać. Nie mam już siły. O, chyba umieram. Jestem tak głodny, że już nawet taka reklama mnie przekonuje. Proszę bardzo, restorano. Piękna sprawa, najlepsze umiejscowienie reklamy ever. Idę tam. Dobra, reklama z Kuba zaprowadziła mnie do kolejnej turystycznej, chujowej restauracji z przejebanie nierealnymi cenami, dlatego też olałem temat, kupiłem sobie po drodze lodzika, bo wiadomo, lodziki to jest coś, co ja lubię jeść. No i znalazłem zajebisty spożywczak, w którym kupiłem sobie figi i winogrona. I później dokupię sobie do tego jeszcze browarka i będzie cacy kolacja. Dobra, miałem zrobić szybkiego update'a na temat tego, gdzie jestem, a znowu wyszło moja poplanina. Jutro jadę do Kotoru nad Zatokę Kotorską, czyli podobno jednego z najpiękniejszych miast w Czarnogórze. Zobaczymy, jak to miasto wygląda. Oczywiście zabieram aparat ze sobą i będę to wszystko nagrywał. I może tam też coś pogadam odnośnie budowania swojego lifestyle'u. Zobaczymy. No, także nie zapomnijcie dać łapkę w górę, napisać komentarz, gdyż to bardzo mocno pomaga mi w promocji tego kanału. A my widzimy się już niebawem. Trzymajcie się i na razie.